18 marca w Lwowie obchodzono setną rocznicę urodzin dla nieba świętego Józefa Bilczewskiego. Był on arcybiskupem, metropolitą lwowskim w latach z 1901 po 1923. Uroczystym mszy świętej w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej. Właśnie z Wielamowic, miejscowości w tej diecezji, pochodził święty Józef Bilczewski. Przy ołtarzu mu współkoncelebrowali biskupi ukraińscy wraz z nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy, biskupem Witaliem Skomarowskim, a także biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego Wolodymyrem Grucą. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy obecni odmówili modlitwę błagalną w intencji zwycięstwa dla Ukrainy, o zakończenie wojny oraz o sprawiedliwy pokój dla naszego kraju. Także słowa Ozeasza czytane w tej świątyni powinny nam dać gwarancję, pokój, oczekiwanie wielkim pokoju, że On sam myśli z troską o nas, że On na pewno da umocnienie i osadzenie. Ale jakie? On wie najlepiej. A my spróbujmy zrozumieć te słowa, jaką nadzieję w ogóle dają nam dzisiaj od proroka posłanego od Boga.